Cześć, witajcie! Ostatnio pojawiło się mnóstwo zestawowych nowości LEGO z różnych serii, które oczywiście będą miały swoją premierę w trakcie bieżącego roku. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem. Oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji, a tak poza tym co jakiś czas warto przypomnieć, że ponad 50% z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje mojego kanału. Dlatego drogi widzu zasubskrybuj, bo to Cię nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Zaczniemy od zestawu z LEGO Horizon for Biden West, który przedstawia żyrafę. Jest to zestaw oparty Także Horizon for Biden West, w którą możemy sobie zagrać przede wszystkim na PlayStation. Zestaw jest zdecydowanie niecodzienny, ale nie wygląda to najgorzej. W środku znajdziemy również minifigurkę Aloy. Osobiście najbardziej podoba mi się podstawka, która kojarzy mi się z różnymi autorskimi konstrukcjami fanów Lego. Zestaw ten składa się z 1222 elementów i kosztuje 380 zł katalogowo, więc nie jest najgorzej, zwłaszcza że jest to zestaw na licencji. Set ten swoją premierę będzie miał 1 maja. Niedawno z serii Lego Jurassic World otrzymaliśmy kolejne zdjęcie. Zestawów. 17 kwietnia do sprzedaży wejdzie przede wszystkim pościg za Pteranodonem. Generalnie wszystkie nowe zestawy z Jurassic World trafią do sprzedaży właśnie 17 kwietnia, ale wracając jest to zestaw 4, więc szału nie ma, ale jest latający dinozaur, więc podejrzewam, że znajdą się jacyś chętni, aby zakupić właśnie ten produkt. W sumie, jak na zestaw 4, to nie wygląda to najgorzej, no i wiadomo, Owen musi być. Zestaw ten składa się z 94 elementów i kosztuje 90 zł katalogowo. Dalej mamy już nieco ambitniejszy zestaw który przedstawia pościg na motocyklu, a w tym zestawie znajdziemy Atrociraptora, który zdecydowanie daje radę. Podoba mi się ten zestaw, bo jest prosty, przekaz jasny, no i oczywiście zawsze wpada ciekawy dinozaur oraz dwie minifigurki. Set ten składa się ze 169 elementów i kosztuje 90 zł katalogowo, więc jak na licencję jest całkiem przyzwoicie. Kolejny zestaw przedstawia schwytanie velociraptorów Blue i Betty, tak swoją drogą coraz dziwniejsze te nazwy. W zestawie znajdziemy typowy pika Podlego. Jedynie można zauważyć jakieś dosłownie. Słownie kosmetyczne zmiany, ale są aż dwa dinozaury, więc wydaje się, że warto zdobyć ten zestaw, zwłaszcza, że w środku również znajdziemy dwie minifigurki. Zestaw ten składa się ze 181 elementów i kosztuje już 140 zł katalogowo. Niby 12 elementów różnicy pomiędzy tym a poprzednim setem, a cena od razu 50 zł w górę. Następnie mamy kolejny zestaw 4, ale teraz już taki z wyższej półki, bo w środku znajdziemy tyranozaura, który sobie ucieka i ten zestaw tak naprawdę jest w sumie pod tego Dinozaura, ale trzeba przyznać, że jak na 140 elementów, to jednak trochę się tutaj dzieje. Zestaw ten kosztuje 240 zł katalogowo. Dalej mamy zestaw z latającym dinozaurem, którego nazwy nie wymówię, bo to mnie już trochę przerasta. W każdym razie zestaw ten przedstawia zasadzkę z samolotem. Ten dinozaur wygląda jak przerośnięta mewa, cytuję tutaj klockowego Kaspra, pozdrawiam Cię cieplutko. Ale jakoś nawet to wygląda, i samolot też nie jest najgorszy. Zestaw ten składa się z 306 elementów i kosztuje 240 zł katalogowo więc całkiem sporo. I ostatni zestaw z LEGO Jurassic World na dzisiaj przedstawia ucieczkę tyranozaura i atrociraptora. To pokazuje, że tyranozaurów nigdy za wiele. Najbardziej w tym zestawie podoba mi się ciężarówka, która trochę mi przypomina śmieciarkę. W sumie łatwo można ten pojazd przerobić. Set ten składa się z 466 elementów i kosztuje 430 zł katalogowo, co pokazuje, że licencje, jak i odlewy dinozaurów odgrywają kluczową rolę. Kilka dni temu pojawiły się również oficjalne zdjęcia stadionu Realu Madrid Santiago Bernabéu. Fajnie to wygląda, ale mnie w sumie zastanawia, gdzie niby jest w tym zestawie. To 5876 elementów. On jest większy nawet pod względem liczby klocków od ogrodów miasta Ninjago, a tam jednak widać te 5685 elementów. W każdym razie jestem ciekawy, co fani piłki nożnej sądzą na temat tego zestawu. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy. Set ten kosztuje 1650 zł katalogowo i swoją premierę będzie miał 1 marca bieżącego roku. Mamy też oficjalne zdjęcia dwóch najnowszych zestawów z serii LEGO Star. Star Wars, z tym, że zestaw Sala Tronowa Boby Feta omówiłem już z wami w osobnym odcinku. Jedynie czego wam nie zaprezentowałem, to oficjalnych zdjęć. Dla przypomnienia, zestaw ten składa się z 732 elementów, kosztuje aż 480 zł katalogowo, a swoją premierę będzie miał 1 marca. Moim zdaniem wersja z 2012 roku jest jednak najlepsza. A my przejdźmy do Myśliwca N1 Mandalorianina. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że set ten swoją premierę będzie miał dopiero 1 czerwca, a my już mamy zdjęcia tego zestawu. Set ten bardzo mi się podoba. Świetne figurki, tylko cenowo nie wygląda to za ciekawie, ponieważ zestaw ten kosztuje 280 zł katalogowo, a składa się tylko z 412 elementów. Cóż, pozostaje nam liczyć na jakieś fajne promocje. I zostały nam jeszcze dwa zestawy z Marvela. Pierwszy jest związany ze Spider-Manem i przedstawia bitwę mechów: spider mana i Zielonego Goblina. W sumie nic specjalnego, zwykłe, klasyczne marvelowskie mechy z minifigurkami. Zazwyczaj spotykamy się z zestawami, które mają po jednym mechu, a tu po prostu połączyli dwa mechy i stworzyli w ten sposób zestaw bitewny. Set ten składa się z 296 elementów, kosztuje 90 zł katalogowo i swoją premierę będzie miał 1 kwietnia. I ostatni zestaw na dziś The Gold Boat, oparta prawdopodobnie na filmie Thor: Love and Thunder, czyli kolejna Marvelowska produkcja. Statek prezentuje się dobrze. Zresztą to jest taki trochę kolejny nietypowy zestaw. No sorry, ale to łódź ciągną kozły, na których znaczna część społeczności Lego się zawiodła, bo ludzie liczyli na Nowy odlew Kus, a tu nic z tego. Zestaw ten składa się z 564 elementów, kosztuje 230 zł katalogowo, a swoją premierę będzie miał 26 kwietnia. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, które zestawy z tego odcinka podobają Wam się najbardziej, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy nowości. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!